Po serii trzech zwycięstw z rzędu Lechii Siwlany poniedziałek grali na bardzo trudnym terenie w Kielcach. Tak jak można było się spodziewać, kolejorza czekała tam bardzo ciężka przeprawa. Do przerwy Kielczanie prowadzili 2-0 po golach Gołębiewskiego i Kuzery. Mimo dwubramkowej straty Lech pokazał charakter. Najpierw kontaktowego gola fenomenalnym uderzeniem zdobył Tonew, a już w doliczonym czasie gry w nie mniej efektowny sposób do bramki Małkowskiego trafił Enriquez. Po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy Lechici nie załamali się straconymi golami i potrafili odrobić straty. Wywalczony remis nie tylko pozwolił podtrzymać serię meczów bez porażki, ale też w dalszym ciągu daje szansę na zajęcie miejsca gwarantującego udział w europejskich pucharach. Po awansie Ruchu Chorzów i Legii Warszawa do finału Pucharu Polski bardzo prawdopodobne, że nawet czwarta pozycja w tabeli pozwoli na grę w Lidze Europy. Już w niedzielę Lechici będą mieli szansę przedłużyć dobrą passę i zdobyć kolejne punkty. Zadanie przynajmniej w teorii wydaje się łatwe, bowiem do Poznania przyjeżdża zajmująca 14 miejsce w ligowej tabeli Lechia Gdańsk. Gdańszczanie w tym roku wygrali tylko raz, a w całym sezonie zdobyli tylko 16 goli. Piłkarze Pawła Janasa, którzy zapewne do końca będą walczyć o uniknięcie degradacji, wygodnym przeciwnikiem na pewno jednak nie będą. Wejściówki na to spotkanie, a także na mecze z Polonią Warszawa i Podbeskidziem Bielsko-Biała dostępne są w internecie i stałych punktach sprzedaży. Szczegóły na bilety.lechpoznan.pl.